W Nowym Ulu zakończyło się właśnie przemówienie premiera Jacka Sasina o tym, o czym rozmawiają dzisiaj wszyscy Polacy, o bezpieczeństwie energetycznym, o naszej suwerenności. Bo dziś, jak nigdy, wiemy, jak ważne jest to dla Polski, jak ważne jest to dla Polaków. I o tym będziemy też debatować dalej w nadchodzącym panelu, który dotyczył będzie tego, jaka powinna być polska energia, a jaka powinna być przede wszystkim bezpieczna, tania i zdrowa. Tak, żeby w Polsce dobrze mógł funkcjonować nie tylko przemysł, żeby w Polsce żyło się dobrze wszystkim. Ale zanim przejdziemy do tego panelu, może chwilę o tym, co jeszcze nas dzisiaj czeka. Michale? Tak jak w naszym ulu wczoraj, tak również dzisiaj w tej wyjątkowej konwencji, na której są trzy sceny, na których mogą się toczyć równoległe debaty. Jak Państwo pamiętacie, toczy się debata o bezpiecznej Polsce pod przewodnictwem pana wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Właśnie za chwilę rozpocznie się panel o bezpieczeństwie energetycznym pana premiera Jacka Sasina. Przypominamy również Państwu, że około godziny 14 będzie bardzo ważne wystąpienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami. Jeszcze raz zachęcamy do aktywności w mediach społecznościowych z hashtagiem programowy UL. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo te transmisje różnych paneli śledzić za pośrednictwem naszych właśnie mediów społecznościowych, kanałów na YouTubie. No i zachęcamy do tego, żeby w ten UL programowy Prawa i Sprawiedliwości śledzić. Jeszcze raz przypomnę wystąpienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego około 14, a teraz... Wiemy już, że paneliści siedzą, więc zaczniemy zaraz panel z premierem Jackiem Sasinem, a wraz z nim debatować będą Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, doktor habilitowany inżynier Janusz Lichota z Politechniki Wrocławskiej, będzie również Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, pani Katarzyna Suchcicka, dyrektor krajowy OX2 oraz doktor habilitowany Grzegorz Tchorek z Uniwersytetu Warszawskiego. A ten panel dla Państwa moderować będzie młody, dynamiczny poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski. Serdecznie zapraszamy już teraz. Zapraszamy. Zanim rozpoczniemy naszą programową debatę, przypominam i zapraszam, że o godzinie 14 na naszej głównej scenie wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drodzy Państwo, wielkie brawa, pan prezes jest dzisiaj z nami, jest z nami w tej dyskusji. Dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym. Nie mamy już zbyt dużo czasu. Drodzy Państwo, ten element programowego ULA, w którym się znajdujemy, jest bardziej blokiem niż plastrem miodu. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym, zatem to skojarzenie z blokami energetycznymi samo się nasuwa. Moimi gośćmi są dzisiaj eksperci, praktycy. Ja jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości, posłem z ramienia naszego ugrupowania i w tej dyskusji przypadła mi zaszczytna rola moderatora. To jest bardzo ważny punkt naszej konwencji, bo nie ma nowoczesnego państwa bez Polski stabilnej, zabezpieczającej interesy tak gospodarki, jak i wszystkich obywateli. Jesteśmy blisko nich, tak jak mówił pan premier Jacek Sasin, i chronimy interesy obywateli w tym trudnym czasie, jakim jest okres niepokoju wojennego za naszą wschodnią granicą. Od 8 lat tworzymy bezpieczną, przyjazną Polskę i tak będziemy ją nadal budować. Naszą drogę wytyczył prezydent Lech Kaczyński, który sprawę bezpieczeństwa energetycznego traktował jako jedną z najważniejszych misji swojej prezydentury. Podobnie jak prace nad pozyskiwaniem energii z elektrowni atomowych, które już prawie 20 lat temu traktował jako pilne wyzwanie przyszłości. Realizując jego wizję nowoczesnej i bezpiecznej Polski, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o naszym bezpieczeństwie energetycznym i jego rozwijaniu. Panie premierze, w tym chocholim tańcu, jaki dzieje się dookoła nas, w którym tańczą przedstawiciele Unii Europejskiej, rosyjscy agresorzy, no też chce poskakać nasza polityczna opozycja, nie ma większego sensu. Stoimy przed wyborem, albo ideologia, albo rozwój Polski i energetyczna suwerenność. Którą drogę pan wybiera i czy Polska dzisiaj jest krajem bezpiecznym w zakresie polityki energetycznej? Ja muszę powiedzieć takie pytanie z tezą trochę i odpowiedź na nie też jest dosyć łatwa. To oczywiste, że nie możemy się kierować ideologią. Ideologie nigdy nie zaprowadzały narodów, społeczeństw i ludzkości w dobre miejsce. Zawsze kończyły się źle i jestem przekonany, że ta ideologia również zakończy się źle. Ta ideologia klimatyczna zakończy się źle. To nie oznacza przecież, że my nie chcemy odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, że nie chcemy chronić klimatu. Chcemy, jak najbardziej chcemy, ale chcemy to zrobić w taki sposób, żeby nie zaszkodzić również innym obszarom życia. Dlatego
transformacja energetyczna jak najbardziej tak, ale w tempie, które jest przystosowane do naszych możliwości i przede wszystkim do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Nie można traktować wszystkich krajów europejskich tak samo. Nie można traktować tak samo takich krajów jak Francja, które od wielu już dziesięcioleci mają opartą energetykę jądrową, i Polski, która w dalszym ciągu produkuje 70% swojej energii z węgla. Tutaj musi być uznanie specyfiki. Tutaj musi być pragmatyzm, a nie ideologia. Szanowni Państwo, no, do czego prowadzi ideologia? Ona prowadzi też do absurdów, no, których musimy się wystrzegać. No, nie tak dawno temu, no, kilkanaście tygodni właściwie temu, w Niemczech podjęto decyzję o wyłączeniu bloków jądrowych. No, czysto ideologiczna, pozbawiona jakiegokolwiek ekonomicznego, ale również klimatycznego sensu decyzja. Decyzja, która spowodowała efekt taki, że zamiast czystej energii z atomu, Niemcy musiały zwiększyć produkcję energii z węgla, czyli osiągnęły zupełnie odwrotny skutek niż chcą osiągać, a z drugiej strony uzupełniają braki energii na swoim rynku importem energii z Francji, która jest produkowana w tamtejszych elektrowniach jądrowych. No, to pokazuje absurd tego typu działań, do których dzisiaj jesteśmy namawiani. My tą drogą nie pójdziemy, a że nie pójdziemy, to kończąc już, pokażę jako dowód to, jak zachowaliśmy się w przypadku elektrowni w Turowie i tego całego zamieszania wokół tej elektrowni. No przecież wystarczyło, że jedna pani sędzia, bodajże w Luksemburgu, jak dobrze pamiętam, pani minister, tutaj Moskwa mi przytakuje, która w tej sprawie akurat miała dużo do powiedzenia, do zrobienia i zrobiła rzeczywiście bardzo dużo, żebyśmy uniknęli tutaj złych skutków. Jedna pani wydała sobie postanowienie, które nakazywało zamknąć natychmiast, z dnia na dzień, właściwie polską kopalnię węgla brunatnego w Turowie, co musiało skutkować zamknięciem natychmiastowym elektrowni. Prawie 10% ubytku produkcji energii w Polsce, pozbawienie dostępu do energii znacznej części naszego kraju, właściwie całej południowo-zachodniej części Polski. No i można powiedzieć, byliśmy namawiani przez polityków opozycji, przez Rafała Trzaskowskiego, przez Szymona Hołownię do tego, żeby natychmiast wykonać ten głupi, idiotyczny werdykt, który zapadł w Luksemburgu. Oni mówili, no jest werdykt, trzeba zamykać, nie ma co na to patrzeć. A my powiedzieliśmy nie, my będziemy bronić polskiej suwerenności energetycznej. My głupich decyzji, które godzą nasze bezpieczeństwo, wykonywać nie będziemy. I tak postępowaliśmy, ale zobaczmy, co by było, gdyby rządził nami Trzaskowski i Hołownia. No, gdyby oni rządzili, gdyby rządziły ich formacje polityczne, to oni natychmiast by tą elektrownię zamknęli. No, ze skutkiem dla nas rzeczywiście fatalnym. Znowu ideologia i chęć przypodobania się elitom brukselskim, by zwyciężyły nad zdrowym rozsądkiem. My tą drogą na pewno nie pójdziemy. Dziękuję bardzo. Prezes Jarosław Kaczyński wczoraj, inaugurując naszą konwencję programową, w której podsumowujemy te ostatnie miesiące spotkań z Polakami, nazwał to wydarzenie momentem konkluzji. Zaznaczył, że ul jest symbolem ciężkiej pracy, także ciężkiej pracy wykonywanej przez naszych gospodarczych czempionów. Jest z nami Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Panie prezesie, stoi pan na czele, no można powiedzieć, koncernu multienergetycznego, który jest jednym z najpoważniejszych graczy w skali Europy. Sfinalizowaliście fuzję z Energą, Lotosem i PGNiG. Jakie są tego korzyści? Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, między innymi to, co pan premier Sasin mówił, to był plan świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Nie ma możliwości zmieniać gospodarki, nie ma możliwości nadać jej tempa, jeżeli w Polsce nie będziemy mieć silnego koncernu. Koncernu, który może bardzo mocno inwestować, który może bardzo mocno się rozwijać, który może dbać nie tylko o biznes. Taki koncern przede wszystkim musi dbać o bezpieczeństwo Polaków. To jest zadaniem między innymi tego koncernu. Chcieliśmy stworzyć koncern i stworzyliśmy na mianę europejskiego koncernu. Dziś jesteśmy 10. koncernem ropy i gazu w Europie. To jest bardzo duże wyzwanie, ale to jest wielka rzecz dla Polski i dla naszej całej przyszłości energetyczno-paliwowej. Dziś ten koncern będzie miał przychodu z rzędu około 500 miliardów złotych. Więc taki koncern może gwarantować nam bezpieczeństwo. Taki koncern może nam gwarantować rozwój. I to, proszę Państwa, nie są tylko słowa. Proszę zobaczyć. Mamy jedne z najtańszych paliw w Europie. Dlaczego nam się to udało? Dlatego się udało, że zbilansowaliśmy zakup ropy.
że rząd Prawa i Sprawiedliwości pogonił mafie paliwowe. I nie dlatego zarabiamy, że mamy duże marże. Dlatego zarabiamy, że nie zarabiają w Polsce już mafie paliwowe. I to sobie powiedzmy. Zarabia budżet państwa, zarabiają Polacy. Dlatego możemy stabilizować ceny i mieć dziś jedne z najniższych cen w Europie. I widzimy tendencje. Ja uważam, że te ceny jeszcze będą, jeżeli chodzi o paliwa, zdecydowanie niższe. Ale to nie wszystko, proszę państwa. Taki koncern to 320 miliardów inwestycji. Te inwestycje są w bezpieczeństwo Polaków. Te inwestycje pozwolą nam wzmacniać inne gałęzie naszej gospodarki. I to, proszę państwa, nie są słowa. To są realne inwestycje. W ciągu 8 lat zainwestowaliśmy, jeszcze jest ten rok, inwestujemy 92 miliardy złotych. Za czasu Platformy 8 lat zainwestowali 24 miliardy, to jest 3 miliardy rocznie. Nie wystarczyłoby odtwarzać majątek Orlenu. A gdzie mówimy o jakimkolwiek, proszę państwa, rozwoju? 8 lat niszczenie polskiego czempiona przez mafie paliwowe, przez mafie VAT-owskie, drenowanie, sprzedawanie spółek, które miały jak gdyby wspomóc działania Orlenu. Dziś te spółki odkupujemy. Bo to nie jest tylko proces akwizycji, ale to są też procesy inwestycji, które są bardzo mocno potrzebne naszej gospodarce. W tym roku 36 miliardów złotych. Cała strategia 320 miliardów złotych. I to nie są tylko inwestycje, które poprawiają jakość rafinerii czy też petrochemii. To są również inwestycje, które służą polskiej gospodarce. To są inwestycje generalnie w polskie rolnictwo. Przecież zwiększamy, ten czas skracamy w produkcji E10 paliwa. W tym roku, już na początku następnego roku będzie paliwo E10. Co to oznacza? Że zdecydowanie więcej rolnicy sprzedadzą zboża właśnie na produkcję tego paliwa. To zdecydowanie bardziej pomoże rolnictwu. To jest kwestia biododatków. To jest praktycznie 3 miliony ton biododatków, które będziemy produkować z polskiego zboża. To nie wszystko, to jest 1 miliard metrów sześciennych biometanolu, biogazu. To jest generalnie bardzo duża ilość, która również bardzo mocno wzmocni polskie rolnictwo. Ale proszę państwa, budowa tego koncernu to nie tylko inwestycje, ale to co powiedziałem, to również nasze inwestycje. Zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy do Polski. Przez 5 lat ropa idzie z innych kierunków. To był bardzo ciężki i długi proces. Nie da się przestawić rafinerii z dnia na dzień. Nie da się tych rafinerii generalnie z dnia na dzień poprawić ich efektywności. Udało się nam to zrobić. I dziś, w 2023 roku, nie mamy ropy rosyjskiej. Nie mamy ropy rosyjskiej w Polsce. Ale też nie mamy, szanowni państwo, gazu rosyjskiego w Polsce. To też jest bardzo duże wyzwanie, które sprostowaliśmy. Zwiększamy wydobycie. Nie tylko wydobycie zwiększamy w Polsce, ale i zwiększamy wydobycie gazu w Norwegii. Przez to budujemy jeszcze zdecydowanie bardziej bezpieczeństwo Polski, ale i bezpieczeństwo regionu. I teraz kwestia wielkości koncernu. Dzięki temu, że jesteśmy większym koncernem, stabilizujemy ceny paliw, ale też bardzo mocno stabilizujemy ceny gazu. W momencie, kiedy gaz był po bardzo wysokich notowaniach na rynkach światowych, wszystkie firmy europejskie kupowały ten gaz. My również kupowaliśmy ten gaz. I gdyby PGNiG sam w sobie był PGNiG-iem, nie został włączony w struktury Orlenu, to dziś nie miałby tej możliwości finansowej kupić następną ilość gazu zdecydowanie po niższych notowaniach i obniżyć klientom biznesowym o 64% gaz, patrząc od samego stycznia. 64%. Dzięki temu, że mieliśmy siłę finansową zakupić dodatkowe 1 miliard metrów sześciennych gazu, byśmy mogli obniżyć cenę. Dziś również są ceny gazu zamrożone dla klientów indywidualnych i klientów wrażliwych. To duża zasługa pani minister Moskwy, pana premiera Sasina, ale również PKN Orlen dołożył się do tego zamrożenia. Przecież 14 miliardów złotych wpłacamy do funduszu, by Polacy mogli mieć tanie ceny gazu. I proszę zobaczyć, w momencie, kiedy opozycja zapowiada prywatyzację Orlenu,
pan ekonomista Grabowski twierdzi, że Orlen trzeba sprywatyzować. Pokażcie mi którąś prywatną firmę międzynarodową, która wpłaci 14 miliardów do zamrożenia cen gazu. No chyba takiej nie znajdziecie. Dziś zarzuca się Orlenowi współpracę z Władimirem Putinem, ale to nie ja. Nie premier Sasin podpisywał umowy na dostawy gazu po Gruzji, po aneksu Krymu. To był 2000, między innymi umowy 13-2015, podpisywane z reżimem Władimira Putina. Ile w tym było rozsądku, ale nie sądzę, że to był rozsądek. Albo to była naiwność, albo to była po prostu, albo to było działanie celowe, proszę państwa. Tak naprawdę to ten rząd zabezpieczył nas, że jesteśmy w pełni niezależni. Mamy możliwości w tym zakresie dbać nie tylko o bezpieczeństwo Polaków, ale przede wszystkim również dbamy o bezpieczeństwo całego regionu, bo Orlen to nie tylko Polska, Orlen to również cały region. Orlen to dziesiątki firm zależnych, które bardzo dobrze z sobą współpracują. Dziś Orlen, ponad 65 tysięcy ludzi. Czy słyszeliście państwo o niepokoju społecznym? Czy słyszeliście państwo, by były grupowe zwolnienia? Czy słyszeliście państwo, byśmy w jakiś sposób wygasali swoją produkcję? Nie. My ją, proszę państwa, rozwijamy. Dziś ten koncern jest jednym z bardziej rozwojowych koncernów w Europie. Widzimy to po naszych partnerach, którzy nie chcą nas przejąć, którzy chcą z nami robić interesy, bo mamy odpowiednią wielkość, byśmy mogli robić te interesy. Nie jesteśmy łatwym kąskiem do przejęcia. To były ciężkie lata pracy. Ale uważam, że przewidzieliśmy tę sytuację, nie byliśmy w żadnym wypadku naiwni. Dziś będziemy się rozwijać jeszcze z większą dynamiką w tym zakresie. Dziś nie odchodzimy z procesów inwestycji, ale też nie odchodzimy z procesów akwizycji. Dalej będziemy zwiększać siłę naszego narodowego czempiona, który ma nam gwarantować bezpieczeństwo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, i tutaj właśnie poza tymi decyzjami strategicznymi dla Polski, są też takie, których skutki odczuwają Polacy bezpośrednio.